program zaprasza sponsor OSM Włoszczowa, producent serów bez konserwantów. Pani dyrektor, gdzie pan? Pani dyrektor, gdzie pan?
Poproszę księdza kanonika Leszka Dziwosza o poświęcenie tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 60-lecia szkoły. Ojca i Syna i Ducha Świętego, módlmy się. Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, posławaj swojego Syna jako nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastunów swojego słowa, aby Twoje imię było uwielbiane między narodami. Obdarz wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwały naszych nauczycieli, wychowawców, wychowanków, którzy w trudnych chwilach ojczystych i dziejach strzegli prawdy i mądrości w sercach młodych. Sprawa, byśmy upamiętniając w kamieniu imiona wszystkich, którzy uczęszczali do tej szkoły, którzy ją tworzyli, mogli się radować ze spotkania z nimi w Twoim domu, nie ręką zbudowanym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dziękujemy księdzu kanonikowi Przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3. Dziękujemy bardzo. Głównym sponsorem uroczystości jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie z panem prezesem Ryszardem Piziorem. Sztandar szkoły wprowadzić. Hymnu państwowego. Goście, absolwenci, drodzy nauczyciele i uczniowie, szanowni przyjaciele naszej szkoły. W dniu dzisiejszym spotykamy się, aby uczestniczyć w niezwykłej uroczystości jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół nr 3
imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie. Czuję się zaszczycona, że jako kolejny dyrektor tej szkoły mogę powitać tak licznie zgromadzonych gości. Cieszę się, że możemy wspólnie obchodzić tę uroczystość, a Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta. Na przestrzeni 60 lat szkoła wykształciła kilka tysięcy absolwentów, ludzi świata nauki, prawników, nauczycieli, inżynierów, polityków i przedsiębiorców. Ludzi szlachetnych i wartościowych. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Patron naszej szkoły Stanisław Staszic, człowiek wszechstronnie wykształcony, który tak wiele osiągnął, angażując się w działalność publiczną, był wzorem dla kilkunastu pokoleń absolwentów i jest wzorem dla obecnych pokoleń. Szanowni Państwo, historia szkoły dla każdego ma inny wymiar. Ze wzruszeniem wspominamy swoją młodość, koleżanki i kolegów ze szkolnej ławy oraz naszych profesorów, ich życzliwość i mądrość. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie miłą okazją do wspomnień i wzruszeń, a dewizja skromnego ministra być narodowi użytecznym nigdy nie straci na swojej aktualności. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń i dziękuję bardzo serdecznie za Waszą obecność. Zapraszamy szanownych gości do zabrania głosu. Pana Dariusza Czechowskiego, starostę włoszczowskiego, gospodarza naszej uroczystości. My tu przyszliśmy z całym zarządem i z panem przewodniczącym. I drodzy Państwo, szanowni pedagodzy, absolwenci tej szkoły. To wy pisaliście karty historii tej szkoły. Ta szkoła przechodziła przez trudne okresy, wspomnę tylko 84 rok. Ale, szanowni pedagodzy, te trudne okresy nie skończył. Tak jak ksiądz się powiedział pięknie w swoim kazaniu, ja przynajmniej tak zrozumiałem, że zbliża się, mamy na horyzoncie sztorm. I teraz to od was będzie zależało, drodzy pedagodzy, żeby tą łódkę z naszą młodzieżą przeprowadzić tak, żeby ominąć ten sztorm. Żeby normalność panowała, żeby była demokracja i żebyśmy się nie bali o wszystkim mówić. Dzisiaj na dzisiejszą okoliczność ja jestem tu z moimi kolegami, koleżanka absolwentka i kolega Łukasz absolwent. Ja mam taką propozycję, jako że Łukasz jest absolwentem i najmłodszym członkiem zarządu, mamy tu przygotowany grawerton, że może treść tego grawertonu odczyta Łukasz i przekaże na ręce pani dyrektor. A ja jeszcze bym chciał skorzystać z okazji, bo dziś jest Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji Narodowej, żeby wszystkim nauczycielom pożyczyć szczęścia, dużo siły, dużo wytrwałości, dużo empatii, i dużo takiego spokoju z kontaktu z młodzieżą. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Szkoła jest naszym paszportem na przyszłość, ponieważ jutro należy do tych, którzy przygotowują się do stawienia temu czoła. Malcolm X. Z okazji 60-lecia istnienia zespołu szkół nr 3 imieniem Stanisława Staszica we Włoszczowie pragniemy serdecznie pogratulować pięknego jubileuszu i podziękować za wieloletnią działalność na rzecz wychowania młodego pokolenia Polaków. Za wkład w ich edukację i rozwijanie talentów. Dyrekcji nauczycielom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, nieustającej pasji nauczania, sukcesów zawodowych i kolejnych pięknych jubileuszy. Wszystkim uczniom życzymy, aby czas spędzony w tej szkole był dla nich nie tylko nauką, ale i wspaniałą przygodą, która ukształtuje ich charakter i zdolności na całe życie. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Zbigniew Matyśkiewicz, starosta włoszczowski Dariusz Czechowski, wicestarosta włoszczowski Łukasz Karpiński, członek zarządu powiatu Małgorzata Gusta i członek zarządu powiatu włoszczowskiego Rafał Pacanowski. Pani dyrektor, proszę przyjąć ten grawerton, aby uświetnił właśnie to 60-lecie powstania naszej szkoły.
Zapraszam do zabrania głosu pana Bartłomieja Dorywalskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, absolwenta naszej szkoły, Liceum Ekonomicznego. Szanowni Państwo, w pierwszych słowach bardzo bym prosił wszystkich Państwa o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy wszystkich tych profesorów, wykładowców, nauczycieli, pracowników i absolwentów, którzy nie doczekali tego jubileuszu. Dziękuję bardzo. Przyznam szczerze, że przemawiałem jak nie setki, być może tysiące razy, ale nigdy nie towarzyszyło mi aż takie duże wzruszenie. Ono zapewne wynika z tego, że to zazwyczaj było odwrotnie. To wy, drodzy profesorowie, mówiliście do nas, my żeśmy słuchali, a nasze wypowiedzi miały charakter, można powiedzieć, incydentalny i były na ocenę. A teraz jest inaczej. Są ludzie, wydarzenia, czasy i miejsca, o których nigdy się nie zapomni. Sądzę, że jak przybyliśmy to wszyscy, to jesteśmy właśnie w tej rodzinie, która nigdy nie zapomni o naszej szkole. Dzisiejsza uroczystość jest bardzo wyjątkowa. To taki czas zadumy, refleksji, spojrzenia wstecz. Również uśmiechu, radości. Już dostrzegłem na mszy świętej, przed mszą, po mszy. Te spojrzenia, radość ze spotkania. Łączy nas wspólna przeszłość. To, co działo się w tej szkole. Mnóstwo przeżytych przygód. I całe tony wiedzy, które żeśmy przerzucili przez te lata. To taki szczególny czas. Szczególny czas, który zapadł nam w pamięci. Być może są takie wydarzenia, które gdzieś tam zostały zakurzone przez ten czas. Ale sądzę, Szanowni Państwo, że właśnie dzięki tej dzisiejszej uroczystości nadany im zostanie nowy blask. Pozwolę sobie na odrobinę prywaty, ponieważ jestem absolwentem naszej szkoły. I jak tutaj zmierzałem na uroczystość, to przypomniało mi się, jak 28 lat temu podejmowałem decyzję, żeby właśnie wybrać tą szkołę. Decyzja była banalna. Mama się tu uczyła, ja się uczę i brat po mnie 10 lat później też się tu uczy. Tak rodzinnie to wyglądało. Ale pamiętam, jak dziś, zanim tutaj przyszedłem do tej szkoły, to były wakacje i zapytałem kolegi, jak tam jest w tej nowej szkole. Jacy są profesorowie? Odpowiedział, a spoko, poradzisz sobie, nic się nie przejmuj. Jest tylko jeden problem. Będziesz musiał się uczyć historii. Nie do końca zdawałem sobie z tego sprawę, co to oznacza, ale jeżeli dzisiaj nie powiem, który kolega absolwent mówi do mnie tak, a widziałem panią profesor Grażynę, no, pamiętam historię, było nerwowo, ale żeśmy zawsze byli przygotowani. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję, bo byliśmy zawsze przygotowani z historii, czy chcieliśmy, czy nie, a efekt był tego taki, że jak startowałem na studia, to po prostu można było naprawdę startować i pokonać 6 kandydatów na jedno miejsce. Serdecznie dziękuję. Ale tak naprawdę chciałem podziękować wszystkim wychowawcom, nauczycielom, pedagogom, na czele z moją wychowawczynią, panią Barbarą Biskup, bo tak naprawdę bardzo, bardzo dziękuję pani Basiu. Pani profesor, teraz mogę sobie chyba tak pozwolić. Dlatego, że bardzo dużo serca włożyliście w nas. To nie była tylko nauka. Absolutnie. To był zupełnie inny czas. To był czas też zabawy, ale przede wszystkim wychowania. Tego wychowania,
właściwego i patriotycznego i w ogóle w szerokim znaczeniu tego słowa. To wasze zaangażowanie i praca dało dopiero efekty po latach, bo tak muszę przyznać ze swojej strony, ja zawsze doceniam bardzo pracę nauczycieli z tego względu, że czas oczekiwania na owoce jest najdłuższy. Mam nadzieję, że moje pokolenie, czyli tej szkoły lat 90. nie zawiodło was w przyszłości. Każdy z nas wybrał inną drogę. Każdy z nas udał się gdzie indziej. Tak jak wspomniała pani dyrektor, są wśród nas i profesorowie, ale też są biznesmeni i ludzie, pracownicy fizyczni. Są i tacy, którzy do dnia dzisiejszego w tej szkole zostali. Zostali nauczycielami. Ale wszystko, wszystkich nas łączy jedno. Nasza szkoła. Zawsze będziemy sercem z tą szkołą. Dziękując nauczycielom, nie sposób nie wspomnieć o absolwentach, bo muszę powiedzieć, że ja przybyłem do szkoły w 1994 roku. 10 lat po słynnym strajku. I tutaj nasi poprzednicy zawiesili nam poprzeczkę na najwyższym możliwym poziomie, jeżeli chodzi o wartości, hierarchię tych wartości, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, jeżeli chodzi o postrzeganie świata, jak dali nam naprawdę prawdziwą lekcję, jak żyć. W tym szczególnym dniu kłaniamy im się wszystkim, bo nie wszystkim udało się skończyć naszą szkołę. Wiemy, jak było. Mogłem tak mówić wiele, ale mówców po mnie jest bardzo długo, dużo. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie kłaniam się wszystkim wychowawcom, nauczycielom, profesorom, pracownikom szkoły, dyrektorom. Dziękując w imieniu własnym i sądzę, że moich roczników za to wszystko, co od Państwa otrzymaliśmy. Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, a Wam, droga młodzieży, życzę samych sukcesów. Bo to, że jesteśmy z małej miejscowości, czy chodzimy do szkoły na Wiśniowej, a nie na innej, zlokalizowanej szkole przy innej ulicy, to jest jedna sprawa. Ale bardzo ważną rzeczą jest po prostu chcieć, mieć marzenia i je realizować. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Niestety lub niestety, ale na pamiątkę przekazuję obraz z wizerunkiem mojego zakładu pracy. Proszę o zabranie głosu pana Sławomira Krzysztofika, wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach. W imieniu świętokrzyskiego kuratora oświaty, pana Kazimierza Młodzika, który akurat w tym czasie uczestniczy w wojewódzkich obchodach święta Komisji Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela, dlatego przeczytam list od pana kuratora na dzisiejszy jubileusz, na dzisiejsze święto. Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości. Tadeusz Kotarbiński. Pani Mariola Koza, dyrektor zespołu szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie. W życiu każdej społeczności zdarzają się dni, które potwierdzają i wyznaczają bieg działalności na długie lata. Bez wątpienia takim doniosłym wydarzeniem jest obchodzony jubileusz 60-lecia istnienia zespołu szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie. Z tej okazji przekazuję najserdeczniejsze gratulacje i najlepsze życzenia pani dyrektor, gronu pedagogicznemu, pracownikom, uczniom i ich rodzicom, wszystkim tym, którzy tworzą historię tej szkoły, a sercem, talentem i pracą przyczynili się do jej rozwoju. Przez 60 lat wasza szkoła rozbrzmiewała śmiechem, radością kolejnych pokoleń uczniów. Była świadkiem licznych sukcesów, małych i dużych, których nie sposób wymienić. Przez ten czas mury szkoły opuściło
wielu dobrze przygotowanych pracowników, techników, maturzystów, kontynujących naukę na uczelniach wyższych. Zawsze czuwali nad nimi pełni pasji, bezgranicznie oddani swej pracy nauczyciele. W tym miejscu należy wspomnieć o poprzednich dyrektorach, kierownikach internatu i praktycznej nauki zawodu, nauczycielach, pracownikach, bo to właśnie oni tworzyli historię szkoły i dorobek wielu pokoleń. Drodzy uczniowie, czas spędzony w szkole to nie tylko czas, w którym mamy zdobyć wiedzę, a także czas, w którym mamy nauczyć się dokonywać wyborów, zastanowić się, jakie cele warto sobie w życiu postawić, jakimi zasadami warto się kierować. Słowa uczą, przykłady inspirują. Dlatego z wdzięcznością wspominamy wydarzenia zbliżającej się 38. rocznicy strajku młodzieży o zachowanie krzyży w szkole, o wolność wyznania, o wychowanie oparte na wartościach patriotycznych i chrześcijańskich. Dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły składam serdeczne gratulacje i podziękowania za codzienny trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim związanym z Waszą szkołą za uczciwą i rzetelną pracę, za życzliwość i serdeczność, którą na co dzień okazaliście i nadal czynicie to względem swoich uczniów i wychowanków. Jestem przekonany, że jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie oprócz refleksji nad przeszłością będzie również inspiracją do określenia nowych wyzwań i zadań. Świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mącik. Dołączam się do tych gratulacji, do życzeń pana kuratora. Również pamięcią sięgam wydarzenia historyczne strajku o krzyże, o zachowanie wiary, o zachowanie wartości chrześcijańskich. I jestem bardzo zadowolony, że mogłem uczestniczyć dzisiaj w uroczystej mszy świętej na rozpoczęcie tego jubileuszu i tak się mocno zadumałem, że tak mało było młodzieży, że tak mało było uczniów, a tak niewiele czasu upłynęło od tych pamiętnych wydarzeń. I to nas powinno też skłonić do głębszej refleksji. Dzisiaj właśnie dokładnie obchodzimy rocznicę Komisji Edukacji Narodowej i z tej okazji chciałem również w imieniu pana kuratora, jak i własnym, złożyć wszystkim nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, ale też i organowi prowadzącemu, bo wiadomo, że organ prowadzący również dba o rozwój oświaty, i jak również organowi nadzoru, wszystkiego co najlepsze, aby praca w zawodzie nauczyciela, wychowawcy, praca w szkole dawała Wam jak najwięcej satysfakcji, najwięcej radości i żebyśmy wszyscy byli dumni z tego, że jesteśmy nauczycielami. Dziękuję za uwagę. Zapraszam serdecznie przewodniczącego Rady Powiatu, pana Zbigniewa Matyśkiewicza. Zaproszeni goście, dyrekcjo Zespołu Szkół nr 3, uczestniczy z dzisiejszej uroczystości, czcigodni duchowni. Z prawdziwą przyjemnością przyjąłem zaproszenie na dzisiejszą uroczystość 60-lecia, bo to ogromny kawał historii, która była tworzona i jest stworzona i będzie, mam nadzieję, przez naszą społeczność powiatu włoszczowskiego i nie tylko. Gratuluję tych dokonań, które w 60-leciu udało się zrealizować, tej pracy wytężonej pedagogów, wychowawców i co więcej, i owoców, jakie udało się wypracować z najmłodszą generacją tamtego czasu. W świetnej homilii, jaką wygłosił ksiądz prałat, chcę powiedzieć tak, że
Nauczyciele mają również nauczyciela, od którego mogą i powinni czerpać tę jakże bogatą i szeroką wiedzę. Mogli czerpać wiedzę od naszych wykształconych i przygotowanych profesorów, tak by pokolenie opuszczające placówki naszego powiatu, w tym naszą placówkę zespołu szkół nr 3, miały kręgosłup i działały zgodnie z najwyższymi wartościami zapisanymi zarówno w literaturze, jak i w nauce Kościoła. Tego wszystkiego, drodzy dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy i pracownicy tej placówki, wam z całego serca życzę. Chcę powiedzieć tak, i droga młodzieży, również sięgajcie tam, gdzie wzrok nie sięga. Z wypowiedzi kolegi posła zaczerpnąłem rzecz jedną. Wiem, że to, co kiedyś bolało, po latach jest wspaniałością. Warto o tym pamiętać, warto to kontynuować. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że moja osoba związana z tą placówką poprzez samorządowe relacje to krótki okres czasu. To 1/3 czasu tej historii, którą państwo zapisaliście na kartach. Ale te karty są wspaniałe. Będąc na jednym ze spotkań, piastując funkcję starosty w powiecie włoszczowskim, w Teatrze Starym w Warszawie, jeśli mieliśmy rozmawiać z członkami naszego rządu, to powiem wprost. Włoszczowa była jednym z rozpoznawalnych powiatów po jednym z wydarzeń w walce o krzyż. Tak wpisała się ta walka właśnie w tę naszą historię i mam nadzieję, że będzie kontynuowana do końca. Szanowni Państwo, proszę przyjąć najbardziej serdeczne, gorące, płynące z serca życzenia. Z okazji Dnia Nauczyciela życzę wam po prostu dalszej satysfakcji z tego, co państwo nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy czerpiecie. A wam, droga młodzieży, życzę i oczekuję i myślę, że tak będzie. Sięgajcie tam, gdzie wzrok nie sięga i rozwijajcie przestrzenie, które dziś przez nas wspólnie są jeszcze nierozpracowane do końca. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu członka Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, naszą absolwentkę, panią Małgorzatę Gustę oraz wicestarostę włoszczowskiego, pana Łukasza Karpińskiego. Są to nasi absolwenci. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i w tym dzisiejszym dniu z okazji Święta Edukacji Narodowej pragnę życzyć wszystkim moim profesorom i nie tylko poprzednim, obecnym, dużo zdrowia, ale i również samych sukcesów. Takich sukcesów, jak osiągaliście Państwo ponad 22 lata temu, kiedy ja uczęszczałam do tej szkoły. Oczywiście ta szkoła zmieniła się pod względem wizualnym, pod względem nauczycieli, bo jak dziś patrzę, to oczywiście poznaję swoją panią wychowawczynią, która mówi się, że matkę, ojca ma się jedną i dom jeden. Ale to była taka wychowawczyni, zaraz powiem, o kogo mi chodzi, przepraszam, że była dla mnie jak mama, dla naszej klasy, nie pozwoliła, żeby coś złego nam się stało. Bardzo często żeśmy korytarzami chodząc, bardzo często nas upominała, przyprowadzała do porządku, ale zawsze o nas dbała. Szanowni Państwo, naszą wychowawczynią wtedy klasy pierwszej B Liceum Ekonomicznego została pani Grażyna Jęczmek. Bardzo pani profesor dziękuję. I kiedy, pozwolę sobie też na kilka wspomnień, kiedy wybierałam Liceum Ekonomiczne, drodzy Państwo, wtedy byłam pierwszą osobą z mojej wsi, kiedy wybierałam Liceum Ekonomiczne i moja mama się martwiła, dziecko, skąd ty weźmiesz książki, bo to nie tak było jak dziś. Kto ci pomoże? Ale tak jak powiedziałam wcześniej i jak usłyszałam, ktoś mi wcześniej powiedział, że moją wychowawczynią będzie pani profesor, to troszeczkę byłam wystraszona, ale dzisiaj pani profesor, bardzo dziękuję. Za lekcję historii też, bo w nocy o północy, jak mnie ktoś obudzi, Bolesława Chrobrego znam na pamięć, tak samo.
Również dziękuję wszystkim pozostałym profesorom. Drodzy Państwo, raz jedyny podczas czteroletniej nauki w liceum uciekliśmy na wagary. Raz jedyny. Namówili nas koledzy z naszej klasy i co się stało? Pan profesor Stefańczyk, obecny tu dziś, złapał nas na tych wagarach. I to też nie było nic przyjemnego, ale niestety, bywa i tak. Ale za te wszystkie lata spędzone w murach tej szkoły bardzo serdecznie dziękuję. Kiedy zostałam członkiem zarządu powiatu włoszczowskiego, kiedy przyszło mi podejmować decyzje związane z edukacją, ze szkołą, było to dla mnie niezmiernie miłe. Dziś również składam podziękowania na ręce pana starosty Dariusza Czechowskiego, który zawsze nas motywuje, że jeśli są uroczystości w szkołach, patriotyczne, jubileusze, zawsze żebyśmy byli obecni, my jako młodsze pokolenie, tutaj z kolegą. I szczerze powiem, kolega, jak spotkaliśmy się w pracy, też powiedział, że jest absolwentem tej szkoły. Ja wie, ja cię nie znam. Także tych historii jest bardzo dużo, ale bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się i dołożyli swoją małą cegiełkę do tego, że jestem w tym miejscu, że jestem absolwentką tej szkoły. Dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj Małgosia mogła podziękować pani profesor. Ja swoją modlitwą dziękuję mojej pani profesor świętej pamięci Elizie Tomaszewskiej. Niestety odeszła od nas. Miała ciężki trud w nas z wychowaniu, ponieważ nasza klasa liczyła 25 osób, z czego 7 tylko kobiet, więc miała ciężki orzech tak naprawdę, ale jakoś się udało. Ja dziękuję wszystkim pedagogom, z którymi mnie uczyli. Wiem, że nie byłem za spokojny, dokuczałem pani Ewelino Zawalska, nie wiem, czy pani dzisiaj jest, na biologii. Też niełatwy byłem na historii, pani Grażyno. No i też chemia, to taka i matma moja pięta Achillesa, ale jakoś udało się. Dziękuję Państwu jeszcze raz za to, że jesteście. Życzę Wam wszystkiego dobrego, abyśmy spotkali się na kolejnym jubileuszu. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zabrania głosu pana Ryszarda Piziora, prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, głównego sponsora uroczystości dzisiejszej. No po takich, można powiedzieć, emocjonalnych przemówieniach, to ja mam teraz tak troszeczkę ciężko, trudno, bo były wzruszenia, były wspomnienia. Gdybym był pewnie absolwentem tej szkoły, to bym zaczął płakać za chwilę. Także nie jestem, aczkolwiek jestem absolwentem szkoły, której patronem jest również Stanisław Staszic. Było bardzo dużo o historii Państwa wypowiedziach i ta historia przewija się cały czas. 60 lat to jest naprawdę dużo historii i przez te 60 lat już na samym początku tej historii szkoły ta historia, można powiedzieć, zbliżyła Spółdzielnię Mleczarską we Włoszczowie ze szkołą. Bo co się wtedy wydarzyło? W 1974 roku powstało Technikum Przetwórstwa Spożywczego o specjalności przetwórstwo mleka. I można powiedzieć, że to był taki moment przełomowy pewnie i dla mleczarni, bo do tego 75 roku, czy tam nawet trochę dłużej, ta mleczarnia tak powoli się rozwijała, bo wiemy, że już jest staruszką, 85 więcej lat, już blisko 90, więc powstała w 36 roku. Ktoś mówi, o, no tak. Więc kupa czasu. Dzisiaj rano rozmawiałem z jednym z kierowników na produkcji. Skończył 79. Wszystkich pozdrawia, nie powiem kto. Marian ma na imię. Kierownik serowni. Umie robić sery. Nauczył się właśnie tu w szkole, za co muszę podziękować pani dyrektor i wszystkim wcześniej dyrektorom, wychowawcom, którzy właśnie kształcili w tym kierunku. A trzeba powiedzieć tak, Włoszczowa nie jest tylko znana z dworca, nie jest tylko znana z mleczarni, jest znana też ze szkoły, ponieważ absolwenci tej szkoły wszędzie, można powiedzieć, w Polsce i na świecie są znani. I są ambasadorami tej miejscowości. Także jest to
można powiedzieć, dzisiejsze wydarzenie niesamowite. Niesamowite i z tego wszystkiego zapomniałem, co jeszcze chciałem powiedzieć, ale już wiem. Od 75 czy któregoś roku, kiedy pierwsi absolwenci kończyli tutaj szkołę i gremialnie znajdowali pracę w spółdzielni mleczarskiej, to przez lata to były setki osób. Nie wiem, czy Państwo zgadniecie, ile teraz absolwentów pracuje jeszcze w mleczarni. Ktoś zgadnie? Otóż sprawdziliśmy to. Jest 140 absolwentów Staszica. Dlatego w 2019 roku wspólnie z panem dyrektorem, z panią dyrektor, próbowaliśmy uruchomić jeszcze w jakiś sposób, zachęcić młodzież do tego, żeby zainteresowała się mlekiem. No bo to mleko się rozlało w tym 74 roku i szkoda by było, żeby ten kierunek zniknął, tym bardziej, że jak Państwo poczytacie, wśród zawodów przyszłości za 10 lat biotechnolog to jest zawód, który będzie najlepiej płatny. Więc kierunek mleczarski to jest świetny kierunek. Po tym kierunku ludzie, absolwenci będą mogli zarabiać bardzo dobre pieniążki. I zachęcam młodzież do tego, żeby wybierała taki kierunek. Myślę, że wspólnie z panią dyrektor uda nam się jeszcze przynajmniej jeden rocznik zamotywować właśnie młodzież do tego, żeby rozpoczęła naukę właśnie na kierunku mleczarskim, bo tak jak mówiłem, w 2019 roku jeden jedyny rocznik w ostatnich latach udało się skompletować. Ale wracając do tego wielkiego wydarzenia, jakim jest to 60-lecie, chciałbym raz, że 60-lecie, drugi raz, że święto edukacji narodowej, chciałem wszystkim nauczycielom złożyć gratulacje, złożyć podziękowania za wypełnianie tej wielkiej misji oświatowej, kształtowania umysłów młodzieży dzisiejszej. Młodzieży życzyć jak najwięcej radości i jak największej wiedzy czerpanej właśnie ze spotkań z ich nauczycielami i wszystkim życzyć udanej dzisiejszej imprezy. A na ręce pani dyrektor chciałem przekazać taką symboliczną statuetkę, która będzie przypominać o tej współpracy i o tym wielkim wydarzeniu. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana Grzegorza Dziubka, burmistrza gminy. Można powiedzieć, że na wezwanie dzwonka rocznicowego wszyscy z radością przybywamy. Przybywamy, aby się spotkać, aby pospominać czas sprzed lat i tak samo stało się dzisiaj tutaj. Ja wiem, szanowni państwo, jak przeżywa się spotkania po 5, 10, 20 latach, a są osoby, które na pewno dużo więcej tych lat już po ukończeniu tej zacnej szkoły mają za sobą. Szanowni państwo, każdy jubileusz to czas wspomnień, refleksji, ale jednocześnie nakreślania planów na przyszłość. Bo szkoła to nie jest tylko budynek, to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą tą wspólnotę. To nauczyciele, to uczniowie, absolwenci, obsługa. Ktoś kiedyś powiedział, że najważniejsi są uczniowie. To prawda, szanowni państwo. Ale do tego potrzebna jest dusza. A taką właśnie duszą są nauczyciele, wychowawcy, wsparciem rodzice, a dumą absolwenci. Takimi absolwentami właśnie są absolwenci zawodówki, powiem szczerze. Bo tak też w moich czasach się kiedyś mówiło. Ja chodziłem do technikum rolniczego na koniec polskiej, a dużo przyjaciół, znajomych właśnie miałem w tej zawodówce. Szanowni państwo,
pan prezes mleczarni powiedział, że mleczarnia w 1974 roku utworzyła technikum mleczarskie. Ale jeżeli cofniemy się w przeszłość, rok 62, data utworzenia tej szkoły, na pewno była taka potrzeba. Tutaj w Włoszczowie, kiedy cofniemy pamięcią wstecz, to wtedy właśnie tworzyły się znane zakłady, już funkcjonowały zakłady na terenie choćby właśnie nasza słynna włoszczowska mleczarnia, ale to Stolbud, to Transbud, to spółdzielnia wielobranżowa i wiele innych zakładów, które potrzebowały fachowców. I właśnie spod skrzydeł wspaniałych profesorów wychodzili fachowcy, którzy na tamte czasy byli potrzebni. I dzisiaj, szanowni państwo, kiedy spojrzymy na mapę Polski, to widzimy znane firmy, znane zakłady, marki, które są znane nie tylko w Łuszczowie, ale i można powiedzieć na świecie. I również taka potrzeba istnieje. Dostosowywanie zawodu właśnie do potrzeb lokalnej branży. Ja wierzę głęboko w to, że takie zawody będą. To tutaj właśnie te ponad 100 pracowników w łuszczowskiej mleczarni właśnie znalazło swoje miejsce, ale jest jeszcze inna potrzeba. I wcale nie oznacza to, że kończę zawodówkę, to na tym zawód przestać. Ja mam wielu kolegów, którzy kończyli zawodówkę, skończyli technikum, skończyli studia, a dzisiaj są niejednokrotnie znanymi inżynierami. Szanowni państwo, niech ten dzisiejszy dzień będzie chwilą wspomnień, refleksji, dobrych wspomnień z profesorami, tych, którzy przybyli dzisiaj tutaj, ale jednocześnie i z młodzieżą. Kurator powiedział, że nie ma tej młodzieży dzisiaj, ale jest dzisiaj młodzież i wskazania, jak to było za naszych czasów, za waszych czasów, jak to dzisiaj jest, bo można powiedzieć, że dzisiejsza młodzież w dzisiejszym, tym przewartościowanym świecie troszkę została zagubiona. A myślę, że i profesorowie obecni, emerytowani, absolwenci są takim dobrym drogowskazem dla dzisiejszej młodzieży i takim autorytetem, można było rzec. Moi drodzy, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Nauczycieli, pragnę pokłonić się przed wszystkimi nauczycielami, podziękować za ich trud, pasję, za powołanie, bo zawód nauczyciela to w pewnym sensie jest powołanie. Jak najwięcej satysfakcji i sukcesów, które będą odnosili wasi absolwenci. Bo nie ma nic piękniejszego, mogą być nagrody, mogą być wyróżnienia, ale chyba największym podziękowaniem jest to słowo dziękuję po latach, które dzisiaj tutaj wybrzmiało od absolwentów, ale i sukcesy i w czasie edukacji, jak i również po zakończeniu waszych uczniów. Szkole życzę dalszego rozwoju, umiejętnego dostosowania się do rozwoju społecznego, gospodarczego tutaj w naszej małej ojczyźnie, bo to właśnie samorząd, biznes, przedsiębiorczość i kształcenie powinny ze sobą być spójne, a wtedy wierzę głęboko w to, że Włoszczowa będzie znana i będzie widoczna na mapie nie tylko Polski, ale i Europy i świata. Wszystkiego dobrego. Zapraszam teraz na scenę pana profesora Jarosława Kowalika z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwenta Technikum Przemysłu Spożywczego z 1997 roku. Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Olsztyńskiego. Szkoła uczestniczy w Dniach Świadomości Żywieniowej, a nasi uczniowie walczą z powodzeniem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Mleku i Mleczarstwie, zdobywając indeksy na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Sprawcami tego, sprawczyniami tego, tej sytuacji, że tutaj się znajduję i reprezentuję Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jestem prodziekanem do spraw kształcenia i też przyjechałem z misją wczoraj do szkoły, swojej szkoły, którą ukończyłem 25 lat temu, żeby namówić uczniów do przyjazdu do Olsztyna. Już jest coraz bliżej, jest szybki pociąg do Olsztyna. Można zasilić później
tą ponad setkę pracowników w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, tak, u pana prezesa, jako inżynierowie, jako magistrowie inżynierowie. A jeżeli chodzi o wspomnienia, które tutaj pięknie już powiedział mój kolega ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, Bartek Rywalski, no nic więcej nie mogę dodać, tylko może jakieś krótkie wspomnienie, że 25 lat temu pani profesor Kazimiera Górska, nie wiem czy jest na sali, mam nadzieję, że się przywitamy, moja wychowawczyni ze szkoły średniej, również w świętej pamięci już pani Marianna Krześniewska, która odeszła od nas w tym roku, po prostu skierowały mnie na Olimpiadę Wiedzy o Mleku i Mleczarskiej, która już była wspomniana dzisiaj. I chcąc, pech chciał, bądź szczęście chciało, że zostałem laureatem tej olimpiady, którą organizowała uczelnia, której teraz jestem prodziekanem na Wydziale Nauki o Żywności. I wyjechałem 25 lat temu do Olsztyna. I tam pozostałem i staram się godnie reprezentować i uczelnię swoją alma mater, ale również i nawiązywać kontakty ze swoją szkołą średnią, z tą zawodówką, którą tutaj już dzisiaj wielokrotnie wspominaliśmy. Usilnie namawiały mi moje nauczycielki do zdawania chemii na maturze. Jest tu też pani profesor Jagiełło, bo widziałem dzisiaj, że się nie przywitałem. Ja nie wiedziałem, dlaczego mam zdawać tą chemię na maturze. Okazało się później, że sam zdawałem chemię na maturze w całej tutaj klasie maturalnej, z wszystkich klas maturalnych. Nie było kiedyś internetu, nie znałem dokładnego programu studiów, jakie mnie czekają w Olsztynie. Pojechałem, zobaczyłem plan zajęć, myślałem, że będą same przedmioty techniczne, technologiczne, związane z przetwórstwem mleka. A to patrzę na plan, jest chemia, chemia ogólna, chemia nieorganiczna, matematyka, fizyka, patrzę, jest WF, wreszcie coś znajomego. Także dziękuję za tamte wspaniałe czasy, za tamte wspaniałe decyzje, które podjąłem przy popchnięciu troszeczkę przez moje nauczycielki. Jest jeszcze wiele wspomnień, ale nie będę przedłużał, również z językiem polskim, z panią Bożenką Dorywalską, również z panią Barbarą Biskup z matematyki, ale to może gdzieś w kuluarach jeszcze, jak będzie okazja, po południu się spotkać. Chciałbym też kilka zdań skierować do pani dyrektor w imieniu wydziału, w imieniu pani dziekan głównej, pani profesor Małgorzaty Tarewicz, w imieniu nas, Kolegium Dziekańskiego i całej społeczności akademickiej. Szanowna pani dyrektor, szanowni nauczyciele i rodzice, drodzy uczniowie Zespołu Szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie. Jubileusz 60-lecia to podniosłe wydarzenie wieńczące ciężką pracę uczniów, pedagogów i rodziców. Wyrażam nadzieję, że stanie się ono niesamowitym przeżyciem dla całej społeczności szkolnej. Dzisiejsza uroczystość to dla wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie. Dzień podniosły i szczególnie ważny. Z tej okazji pragnę przekazać wyrazy uznania Państwu za trud i pracę włożoną w proces kształcenia młodych ludzi. Bardzo ważne jest, aby ten proces przebiegał w kreatywnej i przyjaznej atmosferze. Drodzy uczniowie, z całego serca życzę Wam, abyście zawsze pod skrzydłami swoich opiekunów, znakomitych opiekunów, mogli realizować swoje pasje i spełniać marzenia. Niech czas spędzony w tej szkole będzie dla Was pełen radości, uśmiechu oraz niezapomnianych chwil. Życzę Państwu i wszystkim uczniom, aby wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy zaowocował sukcesami w dalszej drodze życiowej, a ich rodzicom satysfakcji z osiągnięć młodego pokolenia. Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jeszcze może taka informacja, o której nie powiedziałem. Na początku roku uczelnia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski podpisał umowę ze szkołą naszą o współpracy w zakresie dydaktyki, w zakresie badań, w zakresie wymiany akademickiej, wymiany uczniów i w przyszłym tygodniu wiem, że grupa 20 uczniów przyjeżdża do nas, gdzie będą mieć zajęcia również w katedrze mleczarstwa, w której pracuję. Będą korzystać z naszego doświadczenia i z uroków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo pani dziękuję, a jeszcze na ręce pani dyrektor, to jest takie już pozostałości z uczelni, tak? Chciałbym wręczyć statuetkę świętego Jakuba. Niech święty Jakub jest patronem Olsztyna i niech tutaj też troszeczkę swoją opieką obdarzy no moją szkołę. Tak? Bardzo dziękuję.
Staszica. Proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Gasińskiego, absolwenta z roku 2015 Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjno-prawnym. Adwokatem obecnie jest pan Krzysztof Gasiński. Zapraszam. Tutaj prostując, póki co jestem aplikantem adwokackim. Niemniej jednak niezmiernie miło powitać mnie tutaj państwa wszystkich. Biorąc pod uwagę gremium znamienitych osobowości, którzy byli moimi przedmówcami, będzie mi niezmiernie trudno, biorąc pod uwagę fakt, że ja dopiero jestem na tym początku ścieżki kariery naukowej. Szanowni Państwo, moja obecność w zeszkole szkół ponadgimnazjalnych nr 3 imienia Stanisława Staszica rozpoczęła się tak naprawdę w roku 2012. Był to dla mnie wspaniały czas, ponieważ zbiegł się tak naprawdę z 50. jubileuszem obchodów istnienia szkoły. Szanowni Państwo, do dzisiaj pamiętam tą rzeszę zadowolonych absolwentów, którzy tak naprawdę z entuzjazmem i z wielką ochotą przyjechali tu wspominać dobre czasy. My wtedy jako młodzi, jeszcze wystraszeni uczniowie liceum, jako członkowie internatu, no mówiliśmy tak, no cieszą się, jak się nie cieszyć, zdali maturę, zdali egzamin zawodowy, nie ma się co dziwić, trzeba się cieszyć. Dzisiaj po 10 latach od tak naprawdę ukończenia naszego liceum podzielam ten entuzjazm. Wracam tutaj z taką samą radością, którą widziałem na rzeszach poprzednich absolwentów, którzy wrócili tutaj 10 lat temu. Szanowni Państwo, moment nauki, tej trzyletniej nauki w liceum ogólnokształcącym o profilu policyjno-prawnym był dla mnie niezmiernie ważny. Był to dla mnie przystanek, który później doprowadził mnie do 5-letniego okresu studiów prawniczych, do szkoły doktorskiej, do obecnej aplikacji adwokackiej. Stąd niezmiernie miło wspominam właśnie ten przystanek naukowy. Niemniej jednak nie można mówić tylko o nauce, ponieważ mówiąc o naszej szkole, tak naprawdę jest to całe multum wspaniałych wspomnień, które towarzyszą nam dzisiaj tutaj, towarzyszą nam w naszym codziennym życiu. Do dzisiaj razem spotykając się z absolwentami, spotykając się z członkami mojej klasy, wspominamy te piękne chwile, które towarzyszyły nam tu przez lat. Wspominamy to wspólne mieszkanie w internacie, które tak naprawdę nigdy nie wyjdzie z naszej pamięci. Wiele tych entuzjastycznych pomysłów, które ówcześnie przychodziło nam do głowy, towarzyszy nam do dzisiaj. Myślę, że z uwagi na to, że wtedy nie wyszły na światło dzienne, będzie to dobrym zwyczajem, że zostaniemy przy tym także i dzisiaj. Niemniej jednak był to czas naprawdę owocny, dlatego w imieniu wszystkich absolwentów i tego najmłodszego pokolenia chciałbym niezmiernie wszystkim podziękować, całemu gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom, absolwentom i uczniom, ponieważ tak naprawdę to my tworzymy ten piękny klimat, który później niesiemy za sobą przez całe życie, a którego nie ukrywam, że tak naprawdę nam zazdroszczą, ponieważ włoszczowscy absolwenci na studiach biorą ze sobą niesamowity bagaż doświadczeń, którego wielu tak naprawdę brakuje. Serdecznie dziękuję i gratuluję. Pan dyrektor Marek Ledwok, zespół szkół nr 2 imienia Stefana Czarnieckiego. Tak, oczywiście. Ja serdecznie dziękuję za pamięć, że Państwo zaprosiliście mnie i ja tu w imieniu całej społeczności Czarnieckiego no, chciałbym pogratulować tego jubileuszu. No jesteśmy konkurencją, prawda? Trochę, ale zdrową. Zdrową konkurencją. Ja myślę, że przede wszystkim współpracujemy. No chociaż różne są przypadki, prawda? Ja tu wspomnę taki, że nawet doszło do ustawki kiedyś między uczniami naszych szkół, ale się wszystko dobrze skończyło. Także, ale to wszystko pewnie z miłości uczniów do siebie. Ten jubileusz 60 lat, no to jest pasmo sukcesów przede wszystkim. Tutaj plejada gwiazd absolwentów, tutaj już przede mną mówiła, prawda, inni siedzą tam dalej, gdzieś przyjdą też po południu. Myślę, że te 60 lat to jest bardzo długi czas i ci absolwenci, to tak jak tutaj było wspomniane wcześniej, to jest ten skarb tych nauczycieli teraz i tych, którzy wcześniej uczyli. Bo spotykając się po wielu latach, widzimy właśnie
dopiero efekt naszej pracy, pracy nauczycieli. Także gratuluję tutaj Państwu, pedagogom, Pani Dyrektor, i wszystkim życzę udanej dzisiaj też po południu zabawy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy z całego serca Panie Dyrektorze. Pani Dyrektor, żeby ten kaganek oświaty jeszcze dalej ciągnąć, ja tutaj taką lampę naftową dla Pani. Nafta dojedzie, bo teraz są takie czasy, że wiecie. Zapraszamy Panią Radną Sejmiku Wojewódzkiego, Panią Jolantę Tyjas. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, patrząc na dumny, pięknie prezentujący się poczet sztandarowy, obiecuję, że zabiorę tylko minutkę. Szkoła. Szkoła to bezpieczna przystań dla młodych pokoleń. To miejsce nieustannego rozwoju każdego, którego oddechem tętni jej życie. 60 lat Zespołu Szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica to brzmi pięknie i dumnie. Gratuluję zatem Wam tego pięknego jubileuszu. To szczególna okazja do refleksji, do wspomnień związanych z działalnością tej szkoły. Dla jej absolwentów to czas powrotu do najpiękniejszych lat młodości. Wyrażam moje pełne uznanie, głęboki szacunek dla wszystkich dyrektorów szkoły, dla grona pedagogicznego oraz dla wszystkich pracowników za ogromny wkład pracy, za zaangażowanie oraz gotowość służenia drugiemu człowiekowi. Kontynuujcie tę wspaniałą pracę. Piszcie dalszą historię tej szkoły, pozostawiając swój ślad, swoje serce, swoją część na jej kartach. Dziękuję serdecznie. Proszę przyjąć list gratulacyjny, jak również ten piękny jesienny bukiet obfitości. Niech zdobi, na pewno znajdzie się jakieś godne miejsce do tego, żeby to powiesić. Wszystkiego dobrego. Życzę oczywiście również Państwu, jak również Pani Dyrektor, dalszego świętowania. Bardzo dziękujemy Pani Radnej Sejmiku Wojewódzkiego, Pani Jolancie Tyjas. Szanowni Państwo, wdzięczność trudno jest ubrać w słowa. Wtedy proste dziękujemy zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. Szanowni Państwo, Dyrekcja, Rada Rodziców, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie składają serdeczne podziękowania patronom i sponsorom naszych uroczystości. Dziękujemy za Wasze wsparcie okazane przy organizacji obchodów 60-lecia naszej szkoły i Waszą życzliwość, którą okazujecie każdego dnia. Zapraszam Panią Dyrektor Mariolę Kosę, która wręczy Państwu okolicznościowe podziękowania, a po ich odebraniu proszę pozostać z Panią Dyrektor do wspólnego zdjęcia. Po wręczeniu tutaj wszystkich podziękowań proszę także o zrobienie sobie wspólnego zdjęcia do kroniki szkoły. Zapraszam Pana Dariusza Czechowskiego, starostę włoszczowskiego, gospodarza naszej uroczystości. Zapraszamy pana Bartłomija Dorywalskiego, posła na Sejm RP, absolwenta Liceum Ekonomicznego z 1998 roku. Zapraszam pana Sławomira Krzysztofika, wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zapraszam pana Zbigniewa Matyśkiewicza, przewodniczącego Rady Powiatu Włoszczowskiego. Zapraszam pana Łukasza Karpińskiego, wicestarostę włoszczowskiego, absolwenta trzeciego liceum profilowanego o profilu zarządzanie informacją
Zapraszam panią Małgorzatę Gustę, członka zarządu powiatu włoszczowskiego, działaczkę społeczną, urzędnika administracji państwowej, absolwentkę liceum ekonomicznego z roku 2000. Czy jest z nami pan Rafał Pacanowski? Nie ma. Zapraszam pana Grzegorza Dziubka, burmistrza gminy Włoszczowa. Nasza szkoła współpracuje aktywnie z jednostkami podległych panu burmistrzowi, basenem Nemo i kinem Muza. Zapraszamy. Zapraszam panią radną Jolantę Tyjas, radną w sejmiku wojewódzkiego. Zapraszam pana Ryszarda Biziora, prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Włoszczowa, głównego sponsora obchodów jubileuszo, stypendystę dla najzdolniejszych uczniów, sponsora stypendium dla najzdolniejszych uczniów klas patronackich, technikum numer 2 o profilu technik przetwórstwa mleczarskiego. Pan Ryszard Pizior jest głównym sponsorem albumu jubileuszowego wydanego z okazji 60-lecia naszej szkoły. Zapraszam pana Kazimierza Koćwina, prezesa firmy ROAD Włoszczowa, zakład produkcyjno-usługowo-handlowy. Prosimy o wspólne zdjęcie, tak? Mamy ogromny zaszczyt podziękować za współpracę firmom powiatu włoszczowskiego, które przez ostatnie lata wspierały naszą katedrę żywienia i usług gastronomicznych oraz inne katedry, współpracując przy organizacji uroczystości szkolnych, konkursów, spotkań ze znanymi ludźmi oraz wyróżniały się zaangażowaniem w życiu społecznym naszej szkoły. Są to Zakład Cukierniczy Tortella pana Krzysztofa Musiała, wielkie brawa. Cukiernia Migoń pana Cezarego Migonia. Marboi pana Marka Suligi. Zakład Przetwórstwa Mięsnego pana Andrzeja Gładysia. Oczywiście Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa, gorąco brawa. Zakład produkcyjno-usługowo-handlowy ROAD. AMB Budownictwo pana Krzysztofa Prokopa. Santander Bank Polska, pan Krzysztof Jędryk, dyrektor oddziału we Włoszczowie. Dziękujemy również bardzo. Proszę państwa, mijały lata, które przyniosły nam wiele zmian. Kolejne pokolenia opuszczały mury szkoły. Ta szkoła żyła przez 60 ostatnich lat, ale szkoła to nie mury, jak ktoś tu powiedział. To przede wszystkim ci, którzy tworzą jej społeczność. To właśnie w tej szkole, jako dyrektorów, nauczycieli, pracowników, uczniów czy gości, spotkało nas to, co w naszej pamięci pozostanie. Uśmiechy, trudy, sukcesy i porażki. Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić. W dniu dzisiejszym życzymy wszystkim nauczycielom radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. Szanowni państwo, prosimy o powstanie. Dziękujemy bardzo. Poczni.
Jubileusz 60-lecia szkoły jest okazją do wspomnień. Uciekający czas sprawia, że wspomnienia umykają z naszej pamięci. To dźwięk jednak szkolnego dzwonka bardzo często przywołuje je ponownie. Zapraszamy Państwa do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez młodzież naszej szkoły, która ukaże nam lata przeszłe i teraźniejsze. Mamy nadzieję, że wspomnienia ze szkolnych lat ożyją na nowo w Państwa sercach i wywołają uśmiech na Państwa twarzach. Czy też pamiętasz, stary mój zegarze, jak w słońce twojej tarczy patrzył Żak i marzył o tym, o czym ja dziś marzę? Pamiętasz jeszcze? Ode dnia do dnia, od chwili do chwili, żyliśmy życiu mądremu na wspak. Godziny marły, a myśmy liczyli szczęścia na wieczność. Ale raz jeszcze przypomnimy wzloty, wracajmy myślą na gwieździsty szlak. Cofnij wskazówki i lećmy w wiek złoty. Niech żyje młodość. O tak, o tak, o tak. Chwile były tak niedawno, żółte róże i drzewa i słońce, wiatr, co pachniał jeziorem, motyle wśród trawy tańczące. Tamta podróż, kół o szyny stukanie, z swym rytmem odległość mierzyły, coraz dalej i dalej od ciebie. Tamte chwile, co krótkie tak były, one ciągle w pamięci zostaną, nie wybledną jak krzew tamtej róży, tylko powracać będą zawsze z latem. W każdy pociąg wsiądą w mej podróży. Cofnijmy więc wskazówki zegara o kilkadziesiąt lat i przypomnimy sobie radości i smutki minionych dni. Gorzki smak, autobus rusza w krótki rejs. Zdyszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok.
Początki naszej szkoły to rok 1962. W związku z zapotrzebowaniem na rynku pracy na kadrę z wykształceniem średnim decyzją kuratorium w Kielcach powołano technikum ekonomiczne. Ze względu na trudne warunki lokalowe zajęcia miały odbywać się w budynku liceum ogólnokształcącego przy ulicy Wiśniowej we Włoszczowie. Wspólnym dyrektorem obu szkół został Marian Milanowski. W 1965 roku minister oświaty wyraził zgodę na utworzenie 3-letniego technikum ekonomicznego na podbudowie szkoły przysposobienia rolniczego. Powstały kierunki: wiejski obrót towarowy i administracja terenowa. Upoważnienie do przeprowadzania naboru w zastępstwie dyrektora szkoły otrzymał Jerzy Rudzisz. Kolejne lata to czas wielkich przemian. W 1968 nastąpiła zmiana nazwy szkoły na liceum ekonomiczne. W 1969 roku oddano do użytku internat. W 1970 roku powstała zasadnicza szkoła zawodowa dokształcająca. W 1972 szkoła przeniosła się do obecnego budynku, a w 1973 nastąpiło przyjęcie do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Z kolei w 1974 powstało 4-letnie technikum przemysłu spożywczego o specjalności przetwórstwo mleka. Nasza szkoła przez te wszystkie lata aż do chwili obecnej jest największą szkołą techniczną i zawodową powiatu włoszczowskiego. Cieszymy się razem z Państwem z tej okrągłej 60. rocznicy jej istnienia. Szkoła jak wielki pomnik z kamienia, co krył się kiedyś w naszych marzeniach. Tu tysiącletnia mowa ojczysta wśród wielu domów swoją ma przystań. Lata 80. były bardzo trudnym okresem w całym kraju. Również nasza szkoła znalazła się na fali strajków. W dniu 1 grudnia 1984 roku młodzież zawiesiła krzyże w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych. Zgodnie z decyzją Urzędu do Spraw Wyznań krzyże zostały zdjęte. Taka postawa ówczesnej władzy doprowadziła do rozpoczęcia w dniach od 3 do 16 grudnia protestu młodzieży o krzyże. W okresie 2 tygodni tego protestu młodzież wspierali księża Marek Łabuda i Andrzej Wilczyński. Uczniowie za konfiskatę krzyży z sal lekcyjnych bojkotowali lekcje i okupowali szkołę. W proteście pomogli im rodzice, księża i lokalna społeczność włoszczowska. Ogromne wsparcie duchowe dał włoszczowskiej młodzieży ksiądz biskup Mieczysław Jaworski, który podczas tych pamiętnych dni nie opuścił protestujących. Strajk się zakończył. Niektórzy uczniowie zostali relegowani ze szkoły, innych szykanowano i nie dopuszczano do matury. Nasi uczniowie pamiętają o Was i dziękują Wam, drodzy przyjaciele, za Waszą patriotyczną postawę w tamtych czasach. Obudził się daleko gdzieś, zaczyna biec przed siebie, a słońce z nim rozpędza się. Dużo siły ma, leci niczym ptak, czarnych myśli brak, bo przecież jeszcze długo nim się skończy dzień. Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest. Dziś jesteś, a jutro nie. To trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle. Jak kometa na niebie miga nam świat. Żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak. Trochę ciebie mi brak. Zwiedził cały świat dźwięku kształtów barw i tyle wspomnień ma.
dla siebie. Gubi myśli, słońce kończy bieg. Już nie starcza tchu i potrzebuje snu. Chyba położy się tu, obok ciebie. Gwiazdy widać, księżyc kończy się. Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest. Dziś jesteś, a jutro nie. To trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle. Jak kometa na niebie miga nam świat. Żyjemy tak mało lat i trochę ciebie mi brak. Trochę ciebie mi brak. Jak często, płosząc posępne cienie, powracam myślą w lata najmłodsze, gdy świat był jasny jak przebudzenie, a kwaśne jabłka były najsłodsze. Kiedy się śniły wielkie przygody, dzielnie w słabszego stanąć obronie, lub tonącego wydobyć z wody, lub rozbiegane zatrzymać konie. I winy były w małych zuchwalcach, ale ich nie tknął jeszcze ślad błota i atramentu ślady na palcach. Były jedynym brudem żywota. Każdy z nas dobrze pamięta o tym, że uśmiech to radość, że śmiech to zdrowie. Tak przecież bywało w naszej klasie, czyż nie pamiętacie o tym? Nie, nigdy nie zapomnimy tych lat szkolnych wszystkich, tych pierwszych lekcji, przerw między nimi i wielu wspaniałych chwil. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe bambie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak od lat. Obchodzimy dziś wspaniały jubileusz, 60-lecie naszej szkoły. Zespół szkół obecnie kształci uczniów w trzecim liceum ogólnokształcącym, technikum numer 2 i szkole branżowej pierwszego stopnia. Lata, które minęły, naznaczone są pracą wielu ludzi. Dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów. To święto całej społeczności szkolnej, lokalnej, a przede wszystkim tych, którzy dokładali starań, aby kształcić i wychowywać całe zastępy młodych ludzi i aby sławne było imię szkoły. Lata mijają i niektórzy z naszej szkolnej braci, uczniowie i nauczyciele odeszli na zawsze. Wspomnienia o nich pozostaną żywe w naszej pamięci. Czasem odchodzą dobrzy ludzie, co nam pomogli w życiu wiele. Próżno wtedy pytać Boga, czemu odchodzą przyjaciele. Lecz oni przecież żywi, nadal wytrwale są wśród nas. Ich dusze przy nas pozostały, tylko ich ciała zabrał czas. W dniu
dzisiejszym nie możemy także zapomnieć o Dniu Edukacji Narodowej. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz byłym i obecnym pracownikom naszej szkoły. Życzymy przede wszystkim radości z wykonywanej pracy i dumy z absolwentów oraz wychowanków. Tak mało trzeba i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło, uśmiechnięcie tak. Wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwi być i szczęście dać. Tak mało trzeba nam i dużo tak. Nim wygramy własny los, musimy wierzyć w tyle słów, czy złe, czy dobre są. Już idzie ktoś na nasz ten poprzedni dzień. Nie powiem mu, że nic, bo przecież wie. Tak mało trzeba nam i dużo tak, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśmiechnięcie wart. Kochana szkoło, z okazji Twojego 60-lecia chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Dzięki Tobie wiele roczników młodych ludzi zdobyło zawód i zdało maturę. Życzę Ci, abyś dalej była miejscem tak przyjaznym i miłym dla ucznia. Abyś wychowywała i wykształciła kolejne pokolenia włoszczowskiej młodzieży. Życzę kolejnych 60 lat istnienia oraz sukcesów naukowych i sportowych. Drżenie.
samym środku zdyszanego dnia. Scenariusz uroczystości jubileuszu przygotowała pani Aneta Standerska i pani... Tak, i tutaj prowadząca pani Violetta Banach. Prosimy o gromkie brawa. Mamy nadzieję, że program artystyczny symbolicznie pozwolił państwu spojrzeć w przeszłość. Pożegnajmy czas miniony, przywitajmy dni, które są jeszcze przed nami. Dziękujemy państwu bardzo za wspólną podróż w czasie i zapraszamy do spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami. Na program zaprosił sponsor OSM Włoszczowa, producent serów bez konserwantów.